trenerze na pewno nie tak wybrać sobie ten mecz z Gdańskiem. Gdzieś w pierwszej połowie nie uczyli się błędów, a później nie udało się całkowicie dogonić tego wyniku. Remis 4-4, korzystny wynik czy raczej strata punktów? No oczywiście, że strata punktów, bo gdzieś mieliśmy swoją serię, wygrywaliśmy wszystkie mecze, mieliśmy komplet zwycięstw, wysokich zwycięstw, więc na pewno wyjeżdżamy z Gdańska ze stratą 2 punktów. Co tak naprawdę przekreśliło wasz korzystny wynik w dzisiejszym meczu? Nie było, były tak na gorąco, moim zdaniem, 2 kluczowe momenty. Pierwszy to jest, prowadziliśmy 1-0, mieliśmy swoje sytuacje i straciliśmy bramkę na 1-1, później gdzieś tam rozprężenie, może za duża chęć strzelenia bramek, więc gdzieś tam z tyłu żeśmy pewne rzeczy zaniedbali, zlekceważyli i tutaj do szatni zeszliśmy z wynikiem 3-1, później gonimy na 3-3 i znowu gdzieś bramka po kontrze 4-3, znowu musimy gonić, więc cały czas gdzieś musieliśmy ten wynik gonić i tutaj to był klucz do tego, że nie wyjeżdżamy tutaj z kompletem punktów. Sytuacji było mnóstwo, bo na przykład przy wyniku 3-3 mamy słupek, tutaj jest kontra, tracimy bramkę, więc i przedłużany rzut karny, więc na pewno gdzieś tam nie mogę zawodnikom odmówić prób, że próbowali, gdzieś tam walczyli. Całą drugą połowę graliśmy, uważam, bardzo dobrze. AZS ograniczył się tylko do kontr, ale wiadomo, że z wyniku 3-1 ciężko gdzieś przeciwko zdeterminowanej drużynie wyjść zwycięsko. Tak, już życzę kolejnych punktów na następnych meczach. Dziękuję. Dziękuję. Łukasz, za wami bardzo ciężki mecz. W pierwszej połowie straciliście bramki, w drugiej goniliście wynik, udało się doprowadzić w wyniku 4-4. No raczej strata waszych 2 punktów w tym meczu. No jest to na pewno strata 2 punktów, bo zespół naszego pokroju, który wcześniej wygrywa 7 spotkań rzędu bilansem bramkowym, tam nie wiem, chyba mamy 50 goli strzelonych, kilka tylko straconych. 7 było. O, 7 straconych, przyjeżdża na Beniaminka. Co prawda oni u siebie grają bardzo dobrze, ale no po prostu nie wypada tych punktów. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu to była żenada totalna. Zaangażowanie w obronie było gorsze niż na treningach. Nie przypominam sobie, żebyśmy na treningu takie bramki bardzo proste tracili, co zawodnik gdzieś tam przy linii bardzo prostym, pojedynczym zwodem ogrywa naszego zawodnika, wygrywa na długi słupek i tracimy z tego bramkę. Musimy sobie powiedzieć parę mocnych słów w szatni, bo tak nie może być, że zespół, który ma naprawdę godne warunki do uprawiania tego sportu, przyjeżdżamy dzień wcześniej na mecz, gramy tutaj z chłopakami z Gdańska, tak jak mówię, z Beniaminkiem i nie widać żadnej różnicy, a powiem więcej, w pierwszej połowie ja siedziałem na ławce rezerwowych, bo jestem po prostu po kontuzji i patrzyłem z boku i wydaje mi się, że przewaga była po stronie gospodarzy. Kiwasz głową, czyli tak było, tak. W drugiej połowie wyszliśmy już, można powiedzieć, bardziej zmotywowani. Jest 3-3, fajnie ta gra nam się układa. No i co, i chwila do koncentracji, gdzieś tam po naszej zdecydowanej przewadze. Długa piłka, zawodnik się urywa i strzela na 4-3 po prostu. Później gdzieś tam doprowadzamy do wyrównania, bo te stałe fragmenty mieliśmy po prostu rozpracowane na anecie przedmeczowej, ale co z tego, jak 2 minuty wcześniej, 2 minuty przed końcem spotkania Michał Kałuża gdzieś tam super instynktownie odbija ręką, mogło być 5-4. Później wycofujemy, bo zagraliśmy wabank, no bo tak jak mówię, komplet zwycięstw, nie chcieliśmy też stać punktów. Niestety to nie poskutkowało, ale dla mnie to jest strata 2 punktów. Gratulacje dla chłopaków z Gdańska, bo włożyli kawał serducha w to spotkanie. Walczyli sobie na boisku ten punkt zaangażowaniem. Trenerze, dzisiaj postawiliście naprawdę wysoko poczkę rywalom. 1 punkt z rekordem, no to naprawdę niesamowity wyczyn, bo do tej pory rekord lał swoich rywali. Czym zasłużycie sobie na tak dobry wynik? No, myślę, że właśnie tu przeciwstawić musieliśmy duże zaangażowanie i wolę walki. Wiadomo, że nie czujemy się gorszymi piłkarzami ani nic w tym stylu, więc jakby przeciwstawiamy to, co mamy najlepsze. Jesteśmy u siebie, gramy na własnej hali, oczywiście trzeba dawać siebie wszystko i myślę, że to dzisiaj to zaangażowanie i ta wola walki, wola zwycięstwa dzisiaj była po naszej stronie troszeczkę. Rywal myślę, że oczywiście oni są pewni siebie, bo wszystkimi wygrywają. A my tutaj co, nie mieliśmy nic do stracenia tak naprawdę. Szkoda, że ja otworzyłem trochę wynik w drugą stronę, ale potem już wróciliśmy na właściwy tor. Szkoda początku drugiej połowy, oczywiście wiedziałem, że rywal przyciśnie nas od początku. Trochę głupia bramka z rzutu wolnego. Cieszę się, że Jacek Burgin wrócił do bramki, bo to jest jednak podpora naszego zespołu i z nim tak naprawdę, jak on jest, to wiem, że to inaczej będzie wyglądało. Cóż, no, cieszymy się, bo to ten punkt, zasłużenie tutaj wywalczyliśmy. To co, górna połowa tabeli po rundzie zasadniczej jest jak najbardziej realna chyba w Gdańsku? No realna myślę. Mamy teraz 2 ciężkie wyjazdy do Głogowa i do Szczecina. Tutaj będziemy szukać swoich szans. Potem kończymy meczem z Gattą. Też tanio skóry nie sprzedamy mistrzowi Polski.
Cóż, pozostaje walczyć. Rzeczywiście naszym celem na rundę, na cały sezon, na rundę też oczywiście jest trzymać się w tej górnej połowie i tego się trzymajmy. Tomasz, za Wami niezwykle ciężki mecz, dużo walki Cię wstaliście na parkiecie i korzystny wynik 4-4 jest rekordem do tej pory w tym sezonie. Nikomu nie udało się odebrać punktów rekordzistom. No na pewno to jest bardzo dobry wynik dla nas, nie będę ukrywał. Mam nadzieję, że przeniesiemy tę grę na następne spotkanie. Poziom motywacji był bardzo wysoki, co było widać od początku do końca. Chcieliśmy dowieść tutaj te punkty. Wiadomo, były apetyty na więcej, bo było 3-1, ale trzeba szanować ten wynik, bo to na pewno bardzo dobry wynik dla nas. Dużo dzisiaj próbowałeś strzelać, jedną bramkę zainkasowałeś. Co tak naprawdę zadziałało po Waszej stronie, że udało się zaskoczyć w ogóle rywala w tym meczu, bo do tej pory 7 bramek tylko rekord przed tym spotkaniem stracił? Na pewno wiele czynników. Myślę, że rekordowi musiał się przytrafić ten słabszy mecz. Trochę my wykorzystaliśmy swoje szanse. Oni po pierwszej bramce jakby poczuli, że może, że ten mecz już jest wygrany dla nich, tak? A my cały czas byliśmy skoncentrowani, cały czas szukaliśmy swoich szans, no i udało się szybko strzelić te bramki i później ten mecz już był trochę łatwiejszy dla nas. Na mecz zaprasza firma Rekord Systemy Informatyczne. Czołowy producent oprogramowania dla urzędów i przedsiębiorstw. Firma aktywnie wspierająca sport.